Dzień dobry, proszę Państwa, witam w nowym vlogu. Mamy godzinę 3:50. Ja zasnęłam jakoś delikatnie przed pierwszą. Ale dzisiaj lecimy, oh yeah! Pierwszy raz będę leciała sama samolotem do innego kraju. I uwaga, lecimy do Londynu. Nigdy w życiu nie byłam w Londynie. Co się dzieje? Lecę ze Stradivariusem jako jedyna osoba z Polski. Będę w nowej kolekcji. Będzie premiera nowego serialu na Netflixie. I can't. Całe szczęście już kiedyś w ogóle zdarzyło mi się latać samemu samolotem, tylko to sobie latałam na przykład z Rzeszowa do Warszawy, z Warszawy do Rzeszowa. Ale kurde, żeby tak do innego kraju, no to nigdy. No i już dawno sama nie leciałam. Mam nadzieję, że wszystko dobrze zrobię, że się nie spóźnię, że się nie pogubię. To jest serio mega fajne doświadczenie. I też kurde, będę taką jedyną osobą właśnie z Polski, więc będę zdana totalnie na siebie. Ja mam taką barierę językową i nie czuję się mega komfortowo, ale wychodzimy ze strefy komfortu i mam nadzieję, że będzie fajnie. Jak na tak wczesną godzinę, właściwie to późną godzinę dla mnie w nocy, to mam dużo energii, także jest dobrze. Mam nadzieję, że to się utrzyma. Nałożę sobie płatki pod oczy. That girl znowu w akcji. Sobie wszystko przygotowałam, rzeczy, które ubieram, które biorę. Kupiłam sobie jeszcze też taki soczek. I tutaj mam bagaż podręczny, jeszcze muszę kosmetyczkę jedną spakować. Kurde, włosy się nie zakręciły. Nie no, czekam po prostu na trzech różnych aplikacjach z taksówkami i nikt mnie nie chce przyjąć. O, dobra, mamy. A, 9 minut, dobra, cool. Dobra, przeszłam odprawę prawie bez problemu, bo coś tam mi napiłczało i pan musiał sprawdzić. No git, teraz lecimy dalej. Takie śniadanie, moi drodzy, to ja rozumiem. Mrożona kawka, fryteczki i widok na samoloty. Z różową walizeczką. Oh yeah. To inflate the life vest, pull tightly on the red toggle. Dobra, udało mi się, moi drodzy, dolecieć, także teraz idę szukać ziomeczka, który po mnie przyjechał, już coś tam pisał, że jest. Także musimy się teraz znaleźć. Fajnie, powiem wam, że na początku, jak tak leciałam sama, że sobie puściłam moją powerful playlist, czułam się, jakbym grała po prostu główną rolę w jakimś filmie. To był cudowny moment, ale później zasnęłam. Chciałam go celebrować dłużej, ale oczywiście nie dałam rady, przespałam całą podróż. Tutaj mamy jedną godzinę do tyłu, więc w Polsce jest 10, u mnie jest 9, także więcej dnia po nieprzespanej nocy przede mną. Cudnie. Fancy. Czy wy widzieliście, czym ja dojechałam z lotniska? Ja się naprawdę czułam tak klasa. Dobra, tutaj mamy duże lusterkę. Okej. Ale wielkie łóżko, Boże. Ej, wiecie co? Wydaje mi się, że ja pierwszy raz w ogóle jestem sama w hotelu. Tak sama, żebym miała spać. Ty, ej, no, ja nigdy nie spałam sama w hotelu. Ale wielkie łoże. Jakie obrazy. Okej. Przeszklona łazienka. No nie powiem, całkiem komfortowo. Kosmetyki są z Ritualsa. Okej. Ja nawet teraz nie wiem, co ja mam robić tak naprawdę. W ogóle, Jezus. Troszkę jestem zestresowana w ogóle. Ja tu po prostu mam weekend gwiazdy. Ja się po prostu poczuję tu jak gwiazda. A to dopiero początek, zobaczymy, co będzie dalej. Ja się zastanawiam, kiedy ja się mam w ogóle pomalować, bo ja mam lunch z innymi dziewczynami o godzinie 13. O 16 jedziemy na event i ja zaraz mam przymiarki ubrań ze Stradivariusa na event, także w ogóle co się dzieje? Zdrówka. A wiecie, co musimy zrobić? Musimy skoczyć na łóżko. Nie wiem,
wiedziałam do końca, co się dzieje i co powinnam teraz robić, to jestem tak zadowolona i w ogóle jestem z siebie dumna, że wychodzę, wiecie, ze strefy komfortu. Na tym wyjeździe naprawdę mam sporo pierwszych razów. Pierwszy w ogóle zagraniczny event, pierwszy raz leciałam do innego kraju, pierwszy raz w hotelu, pierwszy raz w sumie muszę się dogadać po angielsku, bo jestem sama. Jak ktoś ze mną jest, to bardziej ta osoba rozmawia, a ja jestem tą, wiecie, tą taką z boku. A teraz to ja muszę być tą główną osobą, jak czegoś nie zrozumiem, no to nikt mi nie powie, co mam robić. Dobra, puszczamy sobie jakąś vibe playlistę i musimy sobie trochę potańczyć. Moi drodzy, skakanie na łóżku. To był taki fan, bawiłam się jak dziecko, naprawdę, moje wewnętrzne dziecko się cieszy. Ogólnie powiem wam, że gdy byłam na lotnisku, wiecie, tu mrożona kawka, tutaj różowa walizka, ja, młoda kobieta, to jest po prostu takie spełnienie marzeń małej Julii. Pamiętam, jak kiedyś na feriach z rodzicami byłam w hotelu w Polsce i widziałam właśnie taką parkę młodych ludzi i byłam taka wpatrzona, taka wow, młodzi ludzie, a tak przyjechali, wiecie, tutaj na śniadanku, w dresach i nie wiem, po prostu bardzo mi to zapadło w pamięci, bo wtedy pomyślałam, że kurde, też bym tak chciała i teraz to robię. Dużo emocji trochę tutaj mi towarzyszy, ale no już mam łzy w oczach, także... Najchętniej bym została na tym łóżku, ale obawiam się, żebym mogła sobie przysnąć, także może lepiej nie będę ryzykować. Okej, lecę, moi drodzy, szukać pokoju. Mam nadzieję, że nie zabłądzę w tym hotelu i idę na przymiarki, zobaczę swoją stylizację na wieczór. Dobra, jestem po przymiarkach, lecimy do nas. Którą windę dostanie? Odę. No dobra. Dostałam taką wielką torbę różnych rzeczy. I na początku pokażę wam kreację na dzisiejszy wieczór, ponieważ generalnie jest to garden party Netflixa. No jak ja zobaczyłam tą sukienkę, po prostu, no, coś cudownego. Różowa, przecież ona jest tak totalnie w moim stylu, mega się cieszę, że dostałam coś takiego. Z dodatków mam taką opaskę. Mam też dwie pary takich butów i będę szła w tych białych. To jest totalnie mój vibe. I na pewno w tym idziemy, moi drodzy, to są rękawiczki. No popatrzcie. No dobra, może tutaj nie, wyglądam trochę jak w gipsie, ale do sukienki, no po prostu będę taką księżniczką. Do tego mam jeszcze takie słodkie kolczyki i naszyjnik. Na deserek, moi drodzy, makaroniki. Ale to nie byle jakie makaroniki. Widzicie, nie muszę być w Paryżu, wystarczy, że jestem w Londynie i obskoczę kilka różnych klasyczków. Ale mięciutkie. Wzięłam sobie sałatkę Cezar z kurczakiem i lemoniadkę. Jakoś zaszła mi ochota na sałatkę, wiecie? That girl weszła po całości. O nie, usiadłam na opasce. Ta sałatka była taka o, szczerze mówiąc, był jakiś składnik, który mi bardzo psuł ten smak. W każdym razie łapie mnie takie spanie, jest 14:40, my się mamy widzieć o 17:15, także w sumie jeszcze mam troszkę czasu, ale jestem tak śpiąca, ale nie, no raczej nie będę sobie robiła drzemki. I może po prostu się przejdę na jakiś spacer, może sobie kupię jakąś kawkę gdzieś dobrą. Ej, ta piosenka mi się kojarzy totalnie z vlogmasami. Ja miałam w ogóle być w Londynie na vlogmasy, ale wtedy to nie wyszło. Ale jestem. Ta kolekcja wygląda, jakby była stworzona dla mnie. Serio, że to jest idealne. Ładnie, ale jak tak się patrzy na to, to mi daje w sumie vibe Warszawy. Fajny klimat, na pewno tutaj wrócę do Londynu na dłużej, żeby sobie pozwiedzać to na 100% i to zapewne nie raz. Moi drodzy, właśnie trafiłam na Tesco. Ostatnio sobie o tym przypomniałam i tęskniłam. Muszę tu wejść. Rozłożyłam sobie chusteczki, bo ja jako sierota troszkę się boję o to. Żywkę zrobię na końcu, dodatki jeszcze sobie dołożymy. Kurde, nie widziałam takiego doklejanego stanika niestety i nie mam zbyt dobrego kroju i pasowałoby mi to jakoś spiąć, żeby ten stanik trochę zakryć. Bez stanika najwyżej pójdę, ale bardziej mi się podoba ta opcja jakoś z, ale jeszcze zobaczymy. Przejdę najpierw do makijażu. Robię taki w sumie swój klasyczny makijaż. Na pewno nic nie będę kombinować. A jeszcze muzyczki brakuje. Jaką bydło? Ej, kurde, ej, ja nie mam czasu. Ej, to nie jest śmieszne, ja nie mam tak dużo czasu. Dobra, ja się muszę sprężać, kochani. Oczywiście nic nie zdążyłam nagrać na miejscu, ale lecimy już na eventik. Jesteśmy piątkę dziewczyny, wszystkie odwalone. Dobra, dostałam kopertę. Czy jest trochę chłodno? Tak. Czy zdjęłam kurtkę, żeby lepiej wyglądać? Tak. Ciekawe do
doświadczenie. Fajnie tak zobaczyć, jak wyglądają eventy w innych krajach. Teraz jesteśmy na premierze serialu. Mam popcorn, mam prosecco. Pięknie. Ej, z tą rękawiczką czuję się jak taka księżniczka. Naprawdę. Wszystko tak wygląda o wiele bardziej elegancko. This is the story of Queen Charlotte from... Właśnie na wspólną kolację i nadal jest taka królewska. Jak widzę menu, jest mega skomplikowane, najchętniej zjadłabym jakiegoś burgera z frytkami. Niestety są same wymyślne rzeczy, także kolejny test dla mnie. Dobra, na przystawkę wziąłam sobie, moi drodzy, sałatkę z jakimś kurczakiem. Brzmiało najbardziej sensownie, co bym zjadła. Jako danie główne wybrałam sobie kawał miecha. Ja wiem, ale to była najlepsza opcja po prostu, co mogłam wybrać, bo były przynajmniej też frytki, ale spróbuję. Wzięłam przynajmniej, wiecie, mocno wysmażone, więc może będzie okej. Dobra, ja jako jedna z największych fanek frytek muszę powiedzieć, że te frytki są przepyszne. Naprawdę są lepsze niż frytki w IKEA. I o dziwo muszę powiedzieć, że mięsko również jest dobre. Widziałam mocno wysmażone i w porządku. Serio jest wszystko mega smaczne. Teraz nam podali deser. Tutaj vlogi się wszędzie kręcą, aczkolwiek ja zamówiłam coś czekoladowo-bananowego. Bo się tak najadłam, serio. My już wszyscy po prostu umieramy. Jesteśmy tak najedzeni. Ale oczywiście na deserek jest jeszcze miejsce. Oficjalnie wracam do swojego pokoju, już marzę o tym wielgaśnym łóżku. O tak, ja już mam ochotę się położyć, naprawdę, jest godzina pierwsza. I powiem wam, że tak się wszyscy zgadaliśmy, tak fajnie spędziliśmy czas, że po kolacji nie wróciliśmy do domu, tylko poszliśmy do jakiegoś baru, jakieś tańce, coś tam, coś tam. A ten gorący prysznic był tak przyjemny. Kładę się do łóżka, jest mi teraz tak cieplutko, tak fajnie. No i pierwsza moja samodzielna noc w hotelu. Zaczyna się. Ta muzyczka jest genialna. Ja ją kocham. O kurde. Ej, całe szczęście się teraz popatrzyłam. Dosłownie miałam brać ostatniego łyka i się popatrzyłam do szklanki. A ja do tej akurat szklanki włożyłam szpilki. Dwie szpilki. Czajcie bazę? Tak się patrzę, co to jest? Czy to jakiś włos? Szpilki. Jezus, gdybym ja... Nie, nie, dobra, to nie był dobry pomysł, żeby ją w ogóle wkładać do szklanki, bo później sierota jak ja nie pamięta o tym oczywiście. Dobrze, skończmy tego vloga na dzisiaj. Dzień super, widzimy się jutro i trochę wam jeszcze poopowiadam. Dzień dobry. Dzień kolejny. Ja klasycznie śniadanie na słodko, gofry, pancake'i, to jest coś, co kocham, gdy jest na śniadanie. I wzięłam też sok pomidorowy, bo bardzo, bardzo dawno nie piłam. Okej, lubię sok pomidorowy. Dobra, powiem wam, że to jest mocno średnie. To ciasto jest takie sypkie, jakieś, nie wiem, mega zbite, no niedobre, ale patrzcie, tu mam raj oliwkowy, także stwierdziłam, że może zjem po prostu na słono i sobie zrobię takie croissanty. Na słono tu jest też guacamole, także muszę spróbować, jak będzie dobre, to będę w niebie. No i są trzy rodzaje oliwek, też cool. Na koniec owocki i może na iść. Wróciłam ze śniadania, położę się jeszcze na chwilkę, bo sobie powstawiam relację. I później chyba i tak mamy wymeldowanie, właśnie muszę się dopytać, czy na pewno jest za godzinkę już, więc zostawię walizkę i gdzieś pójdę na spacer, tylko uwaga, to wam chciałam powiedzieć, ej, ja się wczoraj czułam jak wiedźma, ale już taka totalna wiedźma, nie dość, że cały czas widzę te lustrzane godziny i tak dalej, to uwaga, nagrałam wam nawet przebitkę w tym miejscu, poszłam sobie wczoraj na taki szybciutki spacer, tylko z telefonem w ręku, sobie myślę, trzymam go i patrzę się, ej, gdyby ktoś mi go zawalił, to ja bym nie miała nic, nie miałabym czym zapłacić, w ogóle przy sobie wtedy nie miałam żadnych dokumentów, tylko ten telefon. Tutaj mam bilety lotnicze. Stwierdziłam, że no przewalona sprawa, gdy ktoś wam kradnie telefon. I uwaga, spotykamy się już wszyscy, żeby jechać i nagle jednej dziewczynie ukradli telefon. I ja byłam jak, o wow, w sensie naprawdę się tym przejęłam, naprawdę mi było przykro i byłam jak, ej, no mocne, mocne. I wiecie, że jej wyrwali go po prostu z ręki. I uwaga, jedziemy i ona nagle wszystkim pokazuje, w którym to było miejscu. I to było dosłownie w tym miejscu, w którym o tym myślałam. Wiecie, jak ja po prostu wtedy jadę tak.
za duży zbieg okoliczności. Dosłownie w tym miejscu miałam taką refleksję i sobie idę dalej i spoko. Dlatego ja teraz czuję się taki, no nie wiem, czy chcę do końca iść na ten spacer gdzieś, albo nie wiem, przykleję sobie ten telefon do rąk. Ja się trochę zasiedziałam, dodałam tą relację, a za 20 minut muszę już wyjść z pokoju, także ja się w ogóle muszę ubrać, już tak jak będę w sumie leciała chyba. Chyba nie będziemy się chciał przebierać. Może sobie zrobię jakiś taki delikatny makijaż, chociaż ja wiem. Jest cool. Nie wiem. Poczekajcie, bo ja teraz nic nie wiem, chwila. Spokojnie, ja mam czas. Napiję się herbatki. Uwielbiam przebywać w hotelach. Serio. I w ogóle bycie samemu odkryłam, że też jest cudowne. Uwielbiam to, że sobie schodzi się na śniadanko. Wielki wybór, pokoik, przytulny. Nie, naprawdę. Kocham być w hotelach. Kocham ten vibe. Jest cudowny. No dobra, włączamy muzyczkę i się pakujemy. Musimy zrobić też miejsce w walizce na nowe ubrania. Siedzę w parku. Ej, no miałam pokazać wiewióry, że... O, dzień dobry. I obserwuję sobie wiewióry. Cześć, mała. Tak spaceruję sobie po parku i powiem wam, że mega mi się podoba ten vibe. Jest tak dużo zieleni, jest taka cisza. Mnóstwo w ogóle ludzi biega, jeździ, jest dużo piesków. Jest to w ogóle mnóstwo po prostu ludzi spacerujących. Bardzo mi się to podoba. Siadam sobie w parku, jest przepiękne słoneczko i chciałam mrożoną kawę, ale nie było. Chciałam jakąś oranżadę, też nie było, więc się pani pytam, no to co pani mi proponuje? Tak się patrzę na ludzi, każdy brał piwko, więc wzięłam ich jakieś piwko. No dobra, that's a vibe. Ale piękne słońce, ej serio, idealna pogoda, nie pada dzisiaj deszcz, akurat gdy mam czas na zewnątrz. Ślicznie jest, taka chillera. O, na przykład tutaj jest wiewióra. Naprawdę bardzo podoba mi się ten park, ślicznie jest. Nie, naprawdę, damy to jest ultra słodkie, jak ludzie. Teraz taki starszy pan robił zdjęcie dosłownie tulipankowi jednemu, tak bliziutko. To jest tak urocze. Tak ładnie zapachniało mi takim kurczaczkiem chińskim z ryżem, bardzo bym to zjadła. A widziałam też sushi, ale chyba nie chcę kombinować zaraz przed lotem, bo nie wiem, gdzie trafię, więc idę po prostu do Maca. Bo jest najbliżej, chciałam iść do Five Guys, ale trochę za daleko, już nie mam na tyle czasu. Kolejne nowe doświadczenie, tym razem będę po raz pierwszy leciała z innego lotniska niż z Polski samodzielnie. Mam nadzieję, że sobie poradzę i wszędzie trafię. Okej, terminal 2 ponoć. Kupiłam sobie zimną wodę i czekam, aż mi pokażą, który mam gate. Także byłam trochę przed czasem, nie pogubiłam się, byle teraz jeszcze znaleźć odpowiedni gate i lecimy. Ale przyjemna zimna woda. Dobra, wszystko poszło pomyślnie. I idę już do samolotu. Powiem wam, że jeszcze nigdy twój pokaz nie spóźnił mi się samolot, nigdy mnie nie odwołali samolotu, obym nigdy nie miał takich przygód. Państwa, brawo dla Juli Machunik, dotarła cała i zdrowa po samodzielnym weekendzie. Zuj, dziewczyna!